Na Wyspach Brytyjskich od lat toczy się żywa dyskusja dotycząca przyszłości monarchii. Zanim Karol III objął tron, pojawiały się głosy, że instytucja ta powinna zostać zreformowana, odchudzona i zmodernizowana, aby generować mniejsze koszty dla podatników. W związku z tym, ceremonia koronacji syna królowej Elżbiety II była organizowana z mniejszym rozmachem niż w przeszłości. Chociaż wydarzenie to nawiązywało do bogatej, wieloletniej tradycji, różniło się znacznie od poprzednich ceremonii koronacyjnych pod wieloma względami. W oficjalnym oświadczeniu Pałacu Buckingham można było przeczytać, że koronacja odzwierciedla dzisiejszą rolę monarchii i symbolizuje spojrzenie w przyszłość, choć jest jednocześnie zakorzeniona w długowiecznej tradycji i przepychu. Opinia publiczna pokładała również wielkie nadzieje w Meghan Markle, wierząc, że amerykańska aktorka wniesie do Pałacu Buckingham powiew świeżości oraz hollywoodzkiego blasku. Niestety, tuż po ślubie z księciem Harrym, gwiazda serialu Suits zdecydowała się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Ta decyzja stała się szeroko komentowana i analizowana przez media oraz obserwatorów rodziny królewskiej. Zgodnie z doniesieniami Daily Mail, plany Williama na czas po jego objęciu tronu Zjednoczonego Królestwa zawierają istotne zmiany w strukturze rodziny królewskiej. Książę zamierza wprowadzić nowy model funkcjonowania monarchii, polegający na wysłaniu na emeryturę starszych członków rodziny królewskiej oraz na unikaniu powoływania nowych osób do pełnienia oficjalnych obowiązków w Pałacu Buckingham. Jest to część większego planu modernizacji i odchudzenia instytucji, mającej na celu zmniejszenie kosztów utrzymania monarchii i zwiększenie jej efektywności. Dodatkowo, jak donosi serwis The Daily Beast, książę i księżna Walii mają zamiar skłonić swoje młodsze dzieci do zrezygnowania z roli pracujących członków rodziny królewskiej. Taki ruch ma zapobiegać potencjalnym konfliktom i rywalizacji między rodzeństwem, co jest kwestią szczególnie wrażliwą w świetle historii brytyjskiej monarchii. Aktualny plan zakłada, że dwójka młodszych dzieci Williama i Kate będzie radzić sobie samodzielnie i robić swoje. Będą zachęcani do tego, by zrezygnować z zostania pracującymi członkami rodziny królewskiej, podaje źródło. Choć te plany nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Pałac Buckingham, jeśli okażą się prawdziwe, zrewolucjonizują one tradycyjne podejście do roli rodziny królewskiej w społeczeństwie brytyjskim. Zmiany te mogą przynieść nowe wyzwania, ale również szanse na dostosowanie monarchii do współczesnych oczekiwań i realiów. Wprowadzenie takiego modelu funkcjonowania rodziny królewskiej miałoby na celu nie tylko uniknięcie osobistych napięć, ale także dalsze podkreślenie roli króla i królowej jako reprezentantów narodu, a nie jedynie jako głów rodziny pełniących ceremonialne funkcje.